Szczęść Boże, dzisiaj zwrócimy naszą uwagę w stronę Zdzięciu. Zdzięciu to jest miasteczko na terenie dzisiejszej Białorusi, na zachód od Nowogródka. Zdzięciu albo Zdzięciowy, albo Dziatlowa, jak dzisiaj to się nazywa po białorusku, posiada również pałac. Ten pałac, albo inaczej, ta siedziba szlachecka, bo oczywiście ten pałac nie istniał zawsze, tylko ta siedziba szlachecka od końca XV wieku należała do różnych rodów szlacheckich i magnackich na Litwie. Najpierw władali nią Ostrogscy, potem Sapiehowie, aż w końcu XVII wieku przeszła do Radziwiłłów, u których książąt to została na dłużej. I w wyniku czego powstał ten pałac, który dzisiaj możemy obserwować. Zdjęciu przypadł Annie Marianie zamężnej za księciem Dominikiem Mikołajem Radziwiłłem, podkanclerzem Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tu mówimy o końcu XVII wieku, który zapoczątkował radziwiłłowską młodszą linię klecką, rozszczepioną później na trzy gałęzie wywodzące się od jego trzech synów. Od Mikołaja Faustyna, wojewody nowogródzkiego, wziął początek gałąź na Zdzięciole i Berdyczowie. On to w latach 30. XVIII wieku zbudował nad rzeką Zdzięciółką w miejscu zrujnowanego zamku Ostrogskich pałac, który z dużymi zmianami przetrwał do naszych czasów. Była to budowa dwukondygnacyjna, wysoko podpiwniczona, z wielobocznym ryzalitem środkowym, dwiema wieżami przy elewacjach bocznych, wzniesiona w stylu barokowo-rokokowym. Po Mikołaju Faustynie, żonatym z Barbarą Zawieszanką, klucz zdzięciolski odziedziczył jego syn Stanisław, podkomorze Wielkiego Księstwa Litewskiego, ożeniony z Karoliną Pociejówną. To jej zasługą było założenie wokół pałacu parku krajobrazowego z licznymi nasadzeniami drzew liściastych, siecią kanałów, na którymi przerzucono kamienne mostki, z kilkoma pawilionami dekorowanymi prawdopodobnie przez Jana Piotra Norblina. Z kolei córka Stanisława Karoliny, Franciszka Teofila, księżna Radziwiłł, przed 1780 rokiem wniosła Zdzięciu do rodziny sołtanów, wychodząc za mąż za Stanisława Sołtana, podkomorzego, a następnie marszałka nadwornego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stanisław Sołtan został wybrany posłem na Sejm czteroletni, podczas którego działał w grupie patriotów dążących do gruntownych reform ustrojowych. Na znak protestu udał się na emigrację, kiedy zawiązano Konfederację Targowicką i przystąpił do niej król Stanisław August Poniatowski. Sołtanowie odznaczali się bardzo zdecydowanymi poglądami wolnościowymi, w wyniku czego często wchodzili w zatarg z władzą rosyjską, aż w końcu Zdzięciu został od nich skonfiskowany. Po konfiskacie pałacu zmiennie znajdowały się w nim koszary wojskowe i więzienie. W okresie międzywojennym Adam, syn Włodzimierza i Stefanii Ludwiki z Sołtanów, przez szereg lat starał się odzyskać majątek zarekwirowany jego pradziadowi Adamowi Sołtanowi za udział w powstaniu listopadowym. Starania te zakończyły się pomyślnie i zdzięciolska posiadłość została zwrócona spadkobiercom Adama Sołtana. Nie na długo jednak. Wkrótce wybuchła II wojna światowa, po której zakończeniu ziemia nowogródzka znalazła się w Związku Radzieckim. Z pałacu sołtanów zniknęły szkolne ławki, ich miejsce zajęły szpitalne łóżka. Piękny niegdyś pałacowy park całkowicie zdewastowano. Wycięto w nim wszystkie drzewa, a stawy i kanały zapuszczono. Żadne zbudowanie gospodarcze też się nie ostało. W latach 90. ubiegłego wieku, znaczy 20., tuż przy pałacowym budynku postawiono nowy blok, do którego przeniesiono szpital. Pałac zaś zamieniono na magazyn. Teraz zobaczymy, jak wygląda pałac z okolicami dzisiaj. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy obok pałacu Radziwiłłów Sołtanów w Zdzięciołach. Zdzięcioły jako nazwa tej miejscowości powstały od rzeczki tutaj Zdzięciołka i ten pałac został wybudowany przez Mikołaja Radziwiłła księcia w 1751 roku.
Potem później przeszedł na własność do sułtanów i po powstaniu listopadowym 1831 roku został konfiskowany przez władze rosyjskie i później były tu różne instytucje, koszary, szpitale, różne gospodarcze funkcje pełnił i teraz jest niestety zamknięty. Kilka razy już władza miejscowa chciała go sprzedać. Pierwsza cena była 11 tysięcy dolarów. Teraz ostatnia propozycja to 145 rubli. To mniej więcej 70 dolarów, no trochę mniej, 60 dolarów, więc w takiej cenie. No ale póki co nie ma chętnych, żeby ten budynek nabyć. No i widzimy, jaki jest stan. No cóż, widzimy, że pałac, który jak wiadomo władze lokalne chce sprzedać, nie znajduje się w najlepszym stanie, tym niemniej przetrwał już dłuższy okres czasu. Mamy nadzieję, że przyszły właściciel go przynajmniej zakonserwuje, znaczy zachowa w tym stanie, w którym jest dzisiaj i możemy liczyć na jego jakieś nowe życie w przyszłości. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.